Pan Sławomir w międzyczasie uśmiechał się, ja widziałem ten uśmiech. No, trzeba niestety odczarować te nieprawdy, które są wygłaszane przez przedstawicieli i przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości, bo jeśli mówimy o 3 miliardach, to rozumiem, że chodzi o kwotę, którą miał obiecać premier Morawiecki na konferencji z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości w ramach kampanii parlamentarnych, tylko że z tych 3 miliardów Warszawa miała otrzymać 50 milionów złotych w roku ubiegłym, a całe te 3 miliardy miało być rozpisane na 10 lat i zresztą na inwestycje, które w ogóle nie były skonsultowane z władzami warszawskimi. W związku z tym widzimy, jak była realizowana polityka rządu. Natomiast faktem jest to, że w wyniku zmian, które zostały wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w tym m.in. Polskiego Ładu, Warszawa utraciła dochodów 11 miliardów złotych. Już nie mówiąc o tym, jak były rozdzielone środki finansowe. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli dzisiaj się mówi o tym, że Warszawa otrzyma na przykład w ramach rekompensaty za utracone dochody 800 milionów złotych, to wcześniej rząd z innej kieszeni zabrał Warszawie 2 miliardy 800 złotych. I to jest skala tego politycznego złodziejstwa i okradania samorządów i jednocześnie forsowania i premiowania w sposób całkowicie nietransparentny samorządów, które były rządzone przez PiS, a nie przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej.